16 grudnia 1981 roku milicja i wojsko stłumiły strajk w kopalni Wujek. Górnicy strajkowali, domagając się zwolnienia swojego przewodniczącego Zakładowego Komitetu Solidarności Jana Ludwiczaka. Później domagali się też zniesienia stanu wojennego. Wojewódzki Komitet Obrony w Katowicach skierował do tej akcji 1471 milicjantów, 760 żołnierzy, 22 czołgi i 44 bojowe wozy piechoty. Najpierw rozpędzono ludzi, którzy zebrali się wokół kopalni przy użyciu armatek wodnych i gazów łzawiących. Potem czołgi rozbiły mur i utorowały drogę dla milicjantów i żołnierzy. Początkowo używano wobec górników pałek, gazów łzawiących i armatek wodnych, a był tego dnia duży mróz. Górnicy stosowali kilofy, pręty stalowe, nakrętki, kształtowniki i łańcuchy. Wtedy pluton specjalny ZOMO zaczął strzelać. Zginęło 9 górników. Jan Stawisiński, przyczyną był strzał w głowę. Joachim Gnida, strzał w głowę. Józef Czekalski, strzał w pierś i w brzuch. Józef Giza, strzał w szyję. Ryszard Grzik, strzał w głowę. Bogusław Kopczak, strzał w wątrobę. Andrzej Pełka, strzał w głowę. Zbigniew Wilk, strzał w serce. Zenon Zając, strzał w serce. Poza tym 23 górników odniosło rany. W akcji zostało rannych 41 żołnierzy i milicjantów, z czego 10 trafiło do szpitala. Górnicy liczyli na to, że jeżeli pozostaną w zakładzie, to nie będzie się do nich strzelać, bo do tej pory zawsze tak było. Kierujący strajkiem Stanisław Płatek został skazany na 4 lata więzienia, członkowie komitetu strajkowego na 3.